W tym tygodniu skupię się przede wszystkim na dolarze i na rynku walutowym, ponieważ jeżeli spojrzymy na zachowanie rynku w ostatnich dniach, to mniej więcej uwaga koncentrowała się na euro-dolarze, na dolarowym indeksie i to, jak zachowały się giełdy w Europie i Stanach Zjednoczonych, było pewną pochodną tego zachowania. Im silniejszy dolar, tym silniejsze również rynki w Europie, a słabsza Wall Street, co jest dosyć łatwe do wytłumaczenia i zaraz to przedstawię. Można powiedzieć, że inwestorzy wyczekują na dzisiejszy komunikat ze strony Federalnego Komitetu Otwartego Rynku i czy zostanie pozostawiona fraza o cierpliwości, czy może nie, co jest raczej bardziej prawdopodobne. Powiemy również o tutaj naszym krajowym podwórku, a przede wszystkim chodzi o oczywiście sytuacja banków i zamieszanie frankowe, które trwa nadal. ZBP przedstawiło swoją propozycję, jaka była reakcja KNF na tą propozycję. No i oczywiście trzeba wspomnieć również o danych makroekonomicznych. Warto wspomnieć tutaj przede wszystkim o krajowym eksporcie, który prezentuje bardzo dobrą formę. Jest to z korzyścią dla gospodarki jako całości, ale również dla spółek notowanych na giełdzie, ponieważ wiele z nich jest eksporterów, szczególnie małych i średnich. I wydaje się, że te dane powinny wspierać wyniki tych spółek, co zresztą w tym sezonie wynikowym widać, można dostrzec. Zaczynając jednak od dolara, co zasygnalizowałem na samym początku, tutaj mamy wykres dosyć długoletni indeksu dolarowego, czyli są to notowania dolara wobec koszyka głównych walut, a nie tylko jednej waluty. No i widać, że ten indeks wyraźnie się umacnia w ostatnim czasie. Mówię o rynku byka dla dolara. Tutaj mamy źródła analityków z Credit Suisse, którzy policzyli, że przeważnie w poprzednich latach taki rynek byka trwał 6-7 lat i doprowadził do umocnienia rzędu 40%, a my jesteśmy gdzieś w połowie tej drogi, dopiero w połowie. Oczywiście to nie wyklucza korekt po drodze. Ostatnie umocnienie dolara było dosyć spektakularne i silne, także korekty nie można wykluczyć. Zresztą nawet pojawiły się pierwsze nagłówki gazet mówiące o silnym dolarze u nas w kraju. No, tym niemniej, według tej analizy jeszcze przedwcześnie mówić o końcu tego rynku byka, co oczywiście tutaj przechodzimy do rynku giełdowego. Z jednej strony jest korzystne cały czas dla Eurolandu i parkietów takich jak DAX, który w tym tygodniu po raz pierwszy w historii przebił magiczną barierę 12 tysięcy punktów, było to w poniedziałek. Jest to odzwierciedlenie właśnie słabości euro, a siły dolara, ponieważ wiemy, że gospodarka niemiecka jest gospodarką nastawioną na eksport. Natomiast niekorzystne dla Wall Street, ponieważ są weryfikowane w dół i to konsekwentnie oczekiwania co do zyskowności spółek amerykańskich, z których wiele działa na rynkach międzynarodowych, a silny dolar powoduje, że te zyski będą się kurczyły. Oczywiście to się płynnie łączy z tym, co zrobi Rezerwa Federalna. Jak wiemy, w Europie został uruchomiony program ilościowego luzowania. Mamy tutaj do czynienia z ultrałagodną polityką, podobnie jak w Japonii, gdzie jen również jest słaby. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mówi się o potencjalnej podwyżce stóp. Tutaj mamy dosyć ciekawy, niestety po angielsku, ale dosyć ciekawe wyszczególnienie, jak się zmieniała polityka sygnalna Fedu w poszczególnych okresach. Na samym początku, jak widzimy, to ona była determinowana przez daty. Potem zostało to zmienione na pamiętny poziom 6,5% względem stopy bezrobocia, że jeżeli spadnie poniżej tego poziomu, a jesteśmy przecież poniżej tego poziomu, to należałoby rozważyć zacieśnienie polityki monetarnej. Potem jednak to usunięto i w marcu minionego roku wprowadzono frazę dłuższy okres, który została potem z końcem minionego roku zastąpiona cierpliwością, tak? Czyli że Fed będzie cierpliwy. Ten dłuższy okres zdefiniowano jako pół roku, a sama Yellen zdefiniowała tą cierpliwość jako przynajmniej dwa spotkania. Czyli teoretycznie, gdyby dzisiaj ta fraza została, zniknęła, no to w czerwcu można spodziewać się podwyżki stóp. Tym niemniej wydaje się, że Fed będzie chciał wyraźnie zasygnalizować, że zdjęcie tej frazy automatycznie nie oznacza, że podwyżka w czerwcu będzie miała miejsce. Należy to
uzależnić od publikowanych danych, a te dane w ostatnim czasie są słabe. Jeżeli spojrzymy na produkcję przemysłową publikowaną niedawno, czy sprzedaż detaliczną, to można powiedzieć, że jedna i druga od 3 miesięcy spada. Jest to najdłuższy okres, taki spadkowy i negatywny od 2009 roku. Także nie są to dane szczególnie dobre. To dzisiaj już się dowiemy po południu, niestety po zamknięciu sesji w Warszawie, czyli Warszawa będzie na to reagowała dopiero w dniu jutrzejszym. Wracając jednak na krajowe podwórko, o czym mówiłem też, że wspomnimy, to ZBW przedstawiło swoje propozycje 2 funduszy pomocy nie tylko kredytobiorcom walutowym, ale również i złotówkowym. No i KNF tutaj przedstawiło taką ładną grafikę mówiącą o tym, że na tych propozycjach to głównie skorzystają banki, pomimo że one mają po części, i to jest też ciekawostka, po części finansować te 2 fundusze, ale nie tylko, ponieważ ma w to się zaangażować również budżet państwa. Można powiedzieć, że został przełamany temat tabu, że budżet miałby pomagać kredytobiorcom, czego co ciekawe sami kredytobiorcy nie chcą. Także banki tutaj przełamały to tabu, no i zostały skrytykowane przez środowisko kredytobiorców, ale również sam KNF. No i tutaj do maja, dzisiaj pojawiły się informacje, że KNF chciałby najchętniej, bo było do 3 maja. Ta ostateczna propozycja przybrała kształt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to będzie miks pewnych 2 propozycji. No tak, to by było najbardziej prawdopodobne, czyli miks propozycji ZBP oraz KNF-u, która cały czas leży na stole. Oczywiście to jest pewna cały czas niepewność względem sektora bankowego. Tym niemniej, co ciekawe, należy wspomnieć dosyć wyraźnie, że jedna i druga propozycja jakoś bardzo korzystna dla kredytobiorców nie jest. Tutaj jest element dobrowolności w jednej i drugiej propozycji i wydaje się, że czy jedna, czy druga, to stosunkowo niewiele kredytobiorców skorzysta z tej oferty. Czyli nieważne jaka będzie przyjęta, to specjalnie negatywnie na zyskowność banków nie powinno wpłynąć. Tutaj większy wpływ jest cały czas rekordowo niskich stóp, podwyższenia opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wydaje się, że to są ważniejsze czynniki. Ostatni slajd to dane makroekonomiczne. Tutaj dosyć ciekawy wykres nadwyżki handlowej, naszej polskiej nadwyżki handlowej. Widać, że ona od początku 2012 roku przez 2013 się zmniejszała. Tutaj mamy doszedł deficyt handlowy, zmienił się w nadwyżkę. Potem był trochę gorszy okres koniunktury w minionym roku, ale teraz to się poprawia, widać na tym wykresie. No i tak jak powiedziałem na samym wstępie, jest to z korzyścią również dla spółek notowanych na giełdzie, ponieważ część z nich właśnie przyczynia się do tak dobrego wyniku polskiego eksportu i widać to w właśnie trwającym sezonie wynikowym, gdzie szczególnie te mniejsze czy średnie spółki zyskują pozytywnie, a niekoniecznie te duże.